Witam serdecznie wszystkich widzów na moim kanale Loelia's Oracle. Zobaczymy krótkie rozłożenie kart Tarota na jedno pytanie. Czy on, ona mnie zdradza? Mamy kartę przewodniczą z Wielkich Orkan. I to jest karta pustelnika. Karta pustelnika wskazuje na osobę samotną, na singla, na mężczyznę samotnego, który jest po doświadczeniach, jest sam, chce się odsunąć, by przemyśleć pewne sprawy. Chce być sam, by się uspokoić, by znaleźć swoją drogę, swój cel, by rozpoznać, co jest dla niego ważne. Szuka jakiejś nowej drogi, jakichś nowych celów, jakichś nowych rozwiązań. Widzimy, że jest to noc, pewny smutek, pewna melancholia i przyświeca sobie drogę latarnią. Jest być może zmęczony, jeśli nie jest osobą starszą, ale pewnie jest osobą zmęczoną, ponieważ podpiera się tutaj kijem i jest mu zimno, zakrywa całe ciało płaszczem, zakrywa głowę. Pewnie też zakrywa głowę, ponieważ chce być skupiony, skoncentrowany, skrywa się przed światem, chce być sam. Dystansuje się i chce po prostu spokoju, spokojnej fazy. Chce być niewidoczny, dlatego zakrywa swoje całe ciało i idzie w ciemności. Chce też zostawić za sobą wszystko to, co go zmęczyło. Chce znaleźć coś nowego. Chce się sam odnaleźć. Chce odbudować swoją wewnętrzną siłę. Tutaj też ta pora zimowa wskazuje na to, że jest mu zimno, że jest no po prostu nieprzyjemna temperatura, prawda? Czyli ciemno, zimno. Na pewno jest to osoba samotna, która tutaj w koncentracji szuka swojej drogi. Jeśli się Państwo teraz rozstali lub mają jakieś kryzysy w swojej relacji, to na pewno jest to osoba, która tutaj dużo myśli, dużo analizuje. Ale pokazują te wielkie orkana, że jest to osoba raczej singla. Czyli na pewno nie jest to osoba, która jest teraz w związku. Dopytałam trzech innych kart, żeby powiedzieli o tutaj stanie emocjonalnym i fizycznym tej osoby, tego mężczyzny, czy tutaj tego partnera, czy partnerki, z którą się Państwo być może rozstali lub mają ciche dni. Więc jest tutaj osoba, którą karty przedstawiają. To jest arcykapłan, później mamy cztery kielichy i dziewięć kielichów, czyli i z przełożenia też miałam kartę przy losowaniu na dnie talii kart właśnie też arcykapłankę, czyli mamy tutaj bardzo ciekawy wynik arcykapłana i arcykapłankę, czyli jakby się Państwo tutaj w związku uzupełniali, prawda? Czyli dwie osoby o wyższych wartościach, morałach, pryncypiach, regułach, z intuicją, po prostu, którzy porozumiewają się z wszechświatem, którzy mają zdolności telepatyczne, którzy mają
tak, talent do informowania się, do wiedzy, do tak sakralności, czyli mają reguły i na pewno są to osoby tutaj, no na, jak widzimy, które mają takie same wartości. Arcykapłan i arcykapłanka, bardzo ciekawe tutaj wyszło rozwiązanie. No jest na pewno ten partner, z którym się teraz nie kontaktujecie, rozczarowany. Cztery kielichy wskazują na smutek, rozżalenie, rozczarowanie, tęsknotę i żal, prawda? Też ból po prostu po stracie czegoś i zranienie emocjonalne, ponieważ kielichy to są emocje, uczucia, więc jest na pewno jakieś zranienie, apatia, samotność, rozżalenie po stracie kogoś, prawda, partnera, partnerki, po zakończeniu związku lub po jakiejś trudnej sytuacji w związku, czy no tutaj smutek, ponieważ jest jakiś kryzys. No i tutaj jest teraz dziewiątka kielichów, czyli są duże emocje w tej osobie, w tym partnerze, nadal są uczucia, emocje, niemniej jednak nie potrafi o tych emocjach tutaj się na razie wyrazić, wysłowić, nie umie tych emocji pokazać i też jest pełen emocji, promieniuje tymi emocjami, jednak w tej sytuacji, tej rozłąki brakuje mu czegoś, brakuje mu właśnie tego ostatniego kielicha, tego spełnienia do zrealizowania swoich marzeń. Czyli nie jest to karta 10 kielichów, czyli ta ostateczna, tak, tej stabilizacji właśnie związku, tylko brakuje właśnie tutaj tego jednego kielicha do szczęścia, czyli osoba, która ma emocje, ale niestety nie czuje się spełniona i czuje się właśnie, że nie osiągnęła tych szczytów marzeń z panią, z panem w tym związku. Czyli tęskni, prawda, za tym ostatnim kielichem. Po prostu nie czuje się spełniona w tym związku i nie ma tej pełnej satysfakcji emocjonalnej. Czuje jakąś pustkę, poszukuje czegoś absolutnego. Poszukuje jeszcze tego spełnienia właśnie swoich marzeń, jeśli chodzi o relację uczuciową, miłosną. Więc brakuje na pewno tutaj partnerowi czegoś, by spełnić jego marzenia. Ale nie wskazuje tutaj ten układ kart Tarota na zdradę. Jest to osoba na pewno, która jest jej sama, rozmyśla dużo, jest bardzo osobą głęboko analizującą te sprawy pomiędzy wami, jakieś kryzysy. Też osoba, która ma wyższe wartości, więc bardzo pozytywne karty. Nie widać żadnej zdrady, nie widać naprawdę żadnych jakichś tutaj partnerów, partnerek. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj orakel miłosny, co pokaże do państwa relacji, ponieważ jest jakiś kryzys lub i podejrzenia o zdradę, więc zobaczmy, co powie orakel. Risikante Versuchung, czyli ryzykująca próba, ryzykowna próba, przepraszam, z tłumaczenia, ryzykowna próba. Der Schein trügt, to znaczy, no na pewno jest jakieś ryzyko, prawda? Jest jakieś właśnie tutaj podejrzenie, tak jak tu panowie pytają. Być może pojawił się ktoś, dlatego pojawiły się też te podejrzenia. Być może była jakaś konkurentka, konkurent. I były jakieś tej próby w
flirty, być może jakieś sytuacje, które zmusiły panią do pytającą osobę do właśnie podejrzeń o zdradę. Czyli była tu jakaś próba, prawda? Jakieś sytuacje właśnie ryzykowne już, ale karty tarota nie pokazują żadnej zdrady. Wręcz przeciwnie, jest tutaj osoba pustelnika, jest typową osobą samotnika, który bardzo głęboko rozważa, przemyśli sytuację i szuka właśnie rozwiązań. Także odpowiedź jest nie, nie ma zdrady, proszę się nie obawiać, lub bardzo proszę jednak porozmawiać z partnerem, partnerką, wyjaśnić te podejrzenia i wyjaśnić tutaj te niejasne sytuacje, które były jakieś ryzykowne w waszym związku. Dziękuję serdecznie. Proszę o subskrypcję mojego kanału i do usłyszenia wkrótce.